Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w takim innym filmie na kanale, pierwszym filmie takim w ogóle z innej beczki, czyli unboxing, mamy tutaj sprzęt do unboxowania, czyli nozyczki chirurgicze, doktora Lubicza, taki sprzęt zdobyć w dzisiejszym kraju to jest w ogóle coś nadzwyczajnego. No i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie unboxować taką oto klawiaturkę Wodnateku. Widzicie wszystko ładnie w kamerze. Jest to klawiatura numeryczna, czyli tak zwany keypad. Czyli keypad, ponieważ moja nowa klawiatura mechaniczna jest nie jest wyposażona w numlocka, no i musiałem zakupić sobie takie coś. Za niecałe dwie dyski, czyli opłacało się, ale dzisiaj całego stanowiska wam nie pokażę, bo to ogólnie po tej stronie jest komputer, to wam nie pokażę że niczego. Dzisiaj wszystkie, całe stanowisko pokażę wam jakoś po nowym roku, tak się nie mogę przyzwyczaić, tak że się patrzę w kamerę i siebie widzę na kamerze, no i dobra. No i co my mamy na pudełku? Na pudełku mamy tak, no to jest klawiatura numeryczna, coś tam, z tyłu mamy kod i numer chyba przesyłki mój, nawet nie będę pokazywał, o, tak o, popatrzcie sobie co tu piszę, kto chce, jest ciekawy, mogę sobie zatrzymać, tu wam nie będę pokazywał, bo tu są moje dane jakieś, więc lepiej tego, dobra, na razie bez nowyczek, spróbujemy to otworzyć, tak, jak się może uda, za pierwszym się udało. Dobra, no i co, wysuwamy sobie, o, mamy jakieś info dotyczące tego główienka, no, mamy instrukcję obsługi, jakby ktoś ją potrzebował, no nie, no i co tu mamy, USB i w ogóle, nie jest to nikomu chyba potrzebne, o, wtedy sobie czytać to, czytajcie, ja to mówię w unboxingach, tu nie mam w ogóle sprawy żadnej, ale to mógłbym zacząć nagrywać w vlogi. W pudełku chyba nic nie mamy. No i mamy samą klawiaturkę. Bo tak ona się prezentuje, ona jest już w tej folijce. Kabel jest trochę krótki, ale mam nadzieję, że po rozwinięciu będzie dosyć długi. Bo mi jest potrzebny długi kabel. No i nasza klawiaturka prezentuje się tak. Powiem wam, że jest to dosyć bardzo przyjemna membrana. Ale chcę sobie posłuchać jak to brzmi nawet. Wiem, tak dziwnie trochę się gapi w tę kamerę, ale... Jezu, myślałem, że ona się świeci, a to kamera się odbija, no nie w niej. No i co tu mamy? Mamy tutaj oczywiście wyszukiwarkę, mamy tutaj maila, mamy tabulator, mamy pocztę, mamy numlocka, mamy wszystko. No cała klawiatura numeryczna, co ja będę wam mówił. No i fajnie wygląda, bardzo ktoś mi coś napisał na Messengerze. Powiem wam, że to jest bardzo przyjemny plastik, no nie? No i fajne te przyciski są. Odżywimy sobie jeszcze kabelek. Kabelek niestety nie jest w oplocie. Ale myślę, że nie będzie problemu i będzie wystarczający do mojego komputera. Już mi praktycznie wszystkie wejścia w kompie zajmowane. No. Na luzie starczy, patrzcie jaki długi kabel. Już myślałem, że nie starczy, ale tak patrzę, więc... że na luzie będzie trochę napięty, ale... No ale będzie działać. No zobaczę jak sobie prezentuje się taka oto klawiatureczka od Nateku. Powiem wam, że pierwsze odczucia i doznania są bardzo fajne, przyjemne. Taka klawiatura laptopowa trochę. Niby to nie jest mechanik, tylko to jest typowa membrana, ale... Tak dosyć głośno chodzi, no nie? A posłuchaj, tamto moje nawet nie będę pokazywał, co mam na biurku, bo to jest za głośno. Dobra. Więc co, ja sobie to podłączę do komputera i powiem wam jak działa jakoś na odcinku, a tymczasem ja się z wami żegnam do następnych unboxingów, jeśli chcecie więcej zostawcie łapkę w górę i komentarz, no i suba, a tymczasem ja się z wami żegnam do następnego, trzymajcie się, cześć, no i piąteczka, pa, pa, bum.